kupiłem 2 lata temu i wydaje mi się, że prawie już na półmetku dostarczamy dowodów na to, że kolej jest w centrum zainteresowania Ministerstwa Transportu i ta kadencja 2011-2015 jest kadencją kolejową. Poprzednia kadencja za ministra Grabarczyka była kadencją drogową, można to tak nazwać, kiedy rozkręciliśmy inwestycje drogowe. My je oczywiście kontynuujemy, ogłaszamy nowe przetargi na Polskę w budowie wersja 2.0, jeśli chodzi o inwestycje drogowe, to się wszystko dzieje, ale to, co wymagało uporządkowania, takiego odnowienia, restartu, to były wszystkie działania w zakresie kolejowym. W PLK udało nam się dzięki przyspieszeniu pewnych procesów, zmianom kadrowym, rzeczywiście uniknąć tego, co jeszcze wisiało 2 lata temu nad nami, ryzyka utraty środków unijnych na inwestycje. Dzisiaj z pełną świadomością możemy powiedzieć, że inwestycje w PLC są niezagrożone, są realizowane podobnie jak w drogach, nie bez problemów, ale są realizowane i nie ma żadnego ryzyka, jeśli chodzi o utratę środków unijnych na inwestycje. A jednocześnie wchodzimy w nową perspektywę unijną, 14-20. To będzie kolejny wielki cywilizacyjny skok, jeśli chodzi o zmiany właśnie w sektorze kolejowym. Koleje są środkiem transportu publicznego, na który Komisja Europejska, cała wspólnota europejska nasza stawia duży nacisk. Dlatego w nowej perspektywie na lata 2014-2020 tych środków na inwestycje liniowe, inwestycje taborowe będzie jeszcze więcej niż w tej perspektywie było. To, co sobie powiedzieliśmy 2 lata temu, a co jest stricte związane z Państwa tematem konferencji, to jest pasażer. Postawiliśmy pasażera w centrum zainteresowania kolei i ludzi zarządzających kolejami. To, co najistotniejsze z punktu widzenia podmiotu, któremu służymy i dla którego pracujemy, my jako ministrowie transportu, kolejarze, czy państwo jako zajmujący się sektorem kolejowym, ludzie zarządzający kolejami, to jest właśnie ten pasażer. Dla niego najistotniejszy jest komfort i czas przejazdu. Te wszystkie zmiany, jest ich blisko ponad 170 w ramach całej grupy PKP, toczą się. Nie tylko zabudowa systemów ETCS, ale nowe przejazdy kolejowe, poprawienie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, nowe rozjazdy kolejowe, cały system, nowy system szkolenia dyżurnych ruchu, nastawniczych, technika kolejowe, klasy kolejowe w całym kraju, które powstają. To wszystko przyprowadzi nas do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na polskich kolejach, co jest tak istotne z punktu widzenia również, nieodczuwalne, ale istotne z punktu widzenia pasażera.